się tak naprawdę na drożdż, z większą ilością Państwa się znamy. Mieliśmy ze sobą tak do czynienia, bo gdzieś tutaj nasze ścieżki dzięki Panu Piotrkowi, dzięki osobom, które są na różnym projekcie, mamy możliwość się spotykać. Dzisiaj witam Was w Centrum Integracji Społecznej w Jasni. To właśnie miejsce, które widzicie, to jest taka mini sala restauracyjna, która jest prowadzona w ramach właśnie tego centrum. Centrum Integracji Społecznej, to tak powiem, to taka ciekawostka, to jest podobny podmiot jak spółdzielnia socjalna, z którą współpracujecie i widujecie się nieraz w Krasnobrodzie, którą reprezentuje dzisiaj Pan Mirek Lipski. Tak jak nieraz mówiłam, prawie ostatni garncarz na Roztoczu, dlatego będziemy też dzisiaj z jego talentu korzystać i kreować, budować formę ceramiczną, która będzie wpisywała się idealnie do projektu Tomaszów wczoraj i dziś. Dodatkowo powiem, że Centrum Integracji Społecznej skupia na chwilę obecną 36, słuchajcie, uczestników. Są to osoby w różnym wieku, od 18 roku życia tak naprawdę do 65 roku życia, do momentu uzyskania emerytury, ponieważ... Komuś telefon poleciał? Nie, to nie telefon. Ponieważ otacza opieką osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Czyli osoby, które walczą, dbają o siebie po jakiejś terapii uzależnieniowej, tak, po leczeniu, po osoby z uchodźcami, tak, czy na przykład uchodźcy, tak, Ukraińcy, którzy zamieszkują teraz obecnie nasze tereny, mogą tutaj znaleźć formę zatrudnienia. Kto jeszcze? Osoby na przykład po zakładach karnych, czyli osoby, którym ciężko się jest... Osoby, którym ciężko się jest odnaleźć na normalną pracę. Po takim cyklu zajęć w centrum, gdzie mamy 4 warsztaty i one nabywają umiejętności zawodowe, mogą być na przykład zatrudnione w jako kolejny etap, tak, rozwoju zawodowego, chociażby w spółdzielni socjalnej. I jeden podmiot, i drugi ma otaczać opieką przede wszystkim człowieka, ma zbudować go jako człowieka, który jest zdatny do pracy zawodowej. Co ciekawe, po pobycie w Centrum Integracji Społecznej ludzie nabywają prawo do emerytury. Czyli starają się, unikają i chcą uniknąć jakiegoś ubóstwa tak skrajnego, bezdomności i właśnie centrum, ponieważ mają wypłacane świadczenie reintegracyjne, pozwala im normalnie żyć i funkcjonować. Później, jeżeli ktoś się sprawdza, tak, może przejść do pracy, tak, w spółdzielni socjalnej, a jeżeli się sprawdza w spółdzielni socjalnej, może wyjść też na zewnętrzny rynek pracy, chociażby do prywatnych, tak, przedsiębiorców czy do innych. To taka ciekawostka, ponieważ niewiele jest takich jednostek na naszym terenie. Mało tego, system obsługuje i gminę Adamów, i gminę Krasnobród. A, w ulicowy, tak? Jaki? Ulicowy. Nie, w ulicowy nie jest. Okej. W ulicowy nie jest. Dwugminny. Dwugminny, o tak. Ja już miałem czek, ale jedynie na przyjemność pracować w Cieszynie i tam był Cieszyn Polski i Czeski. Tak. I robiłem Dni Dziecka dla polskich dzieci i czeskich dzieci. I dwóch burmistrzów było, przejście jest na moście. Bardzo ciekawa rzecz. Czyli to podobnie jesteś takim dziennikiem jako. Tak, podobnie łączymy tak te gminy. Na chwilę obecną mówię, mamy aż 36 uczestników, gdzie porównywalnie rok do tyłu było ich tu latem 15-16. Także cieszymy się do dużym tak, zainteresowaniem. Coś się tutaj dzieje i dlatego też ci ludzie chcą się tutaj rozwijać, tak, i sobie przygotować. Powiem Państwu jeszcze, że ja byłam 5 lat w Krasnobrodzie, prowadziłam spółdzielnię socjalną wraz z Panem Mirkiem. Tam wspólnie utworzyliśmy pracownię ceramiczną. Dlatego ten czynnik, gwiazdek artystyczny, no, musi cały czas gdzieś coś ze mną być. Tutaj od 1 stycznia też udało się utworzyć formalnie już
warsztat artystyczno-florystyczny, będzie tutaj taka mini kwiaciarnia prowadzona, też będą drobne wyroby z gipsu. To poniedziałek, poniedziałek, poniedziałek. Jeżeli chodzi o gastronomię, to jest otwarta 7 tygodniu. Jeżeli chodzi jeszcze o tą kwiaciarnię, to jest wszystko na etapie stworzenia. Myślę, że będą jakieś takie dyżury też sobotnie, tak już niedzielne, nie, ale są sobotnie. Ponieważ w terenie gminy Adamów nie ma funkcjonującej kwiaciarni, to też wychodzimy na potrzeby mieszkańców, tak, gminy Adamów, aby było tutaj no, dostępnie. Udało się w tamtym roku, w drugiej połowie, poznać też paszomat w tym miejscu, ale faktycznie to było takie centrum, centrum profesji. Ja z racji tego, że pochodzę, tak prostocza, pochodzę z pięknej gminy turystycznej i zamieszkuję nadal tą gminę, pochodzę z gminy Susiec. Zawsze ta turystyka i dbanie o ten rejon i o te korzenie, o pochodzenie było dla mnie ważne. I ponieważ zamieszkuję powiat Tomaszowski. Nie nagrywaj z tyłu, bo będziesz miał odbaw. Nie zmienię miło Was gościć. Oczywiście tutaj Pana redaktora zawsze kojarzę w różnych był w odpowiednim miejscu i odpowiednio redagował treści. Muszę Państwu powiedzieć, że wiadomo, że najważniejsze rzeczy wynosi się z domu i te pierwiastki artystyczne również. Ja obiecałam tutaj, że opowiem o szumku Prostocza, który gdzieś tam w Tomaszowie go było słychać pewnego czasu. Twórczynią tego szumka jest moja mama, która prawie 40 lat przepracowała w bibliotece w gminie Susiec. Wymyśliła właśnie takiego duszka, podajcie go sobie. Wymyśliła również legendę do tej maskotki. Cała maskotka jest wykonana z naturalnych surowców. Nie ma tam nic sztucznego, nawet oczy ma na następnych zajęciach będziemy szumkami. Może być problem, bo są jednak prawa autorskie na szumku. Chyba, że mama Grażynka faktycznie ze zwolni zechce się tym tutaj podzielić. Także. A skąd pomysł powstał do tego szumka, tak ze względu, żeby była jakaś legenda o szumiarzu? Fajny pomysł, bo zrobione z szyszki, słuchajcie, tak zwany szumek, tak jak tam staniaki były, nie? Zrobione z tam, tak. Jest coś takiego, to fajnie, nie rozbieraj tego szumka, on ma wrócić. Ale my może rozbierzemy, zetkniemy, bo to powinna być... Z sznurka tego naturalnego, jak na niego mówią, nie z misiza, jak ten naturalny sznurek jest taki fajny. Fajny, nie? Szpagatowy. Szpagatowy? Nie, to nie to. Nie, to nie szpagat, to coś innego. Szpagat chyba. Gitara. Nie, to jest taki, bym powiedziała, sznurek taki naturalny. Tak. Ale czekaj, a jak fajnie mamy tutaj ten Tak, wszystko jest strzyżone, on chodzi do fryzjera, dokładnie. Jak się robi tego szumka, on na górę zobaczy zdjęcie do czupryny. To jest ostateczna forma, że tak powiem, tego szumka. Mama trochę prywaty miała trochę nagród, uzyskała w lokalnym agencji w Warszawie również nagrodę za tego szumka. Powiem tak, nie chodziło o głowę szumka z gliny, ale myślę, że to było bardzo problematyczne. Niestety gmina jest zaciężona surowcem, żeby oddać tak jakby urok tego duszka. Ja legendę o szumku mam na górze, także jak zaczniecie tutaj pracę z panem Mirkiem, bo zaraz też opowiem, co was właśnie czeka. To jest też wszystko związane z Tomaszowem i z naszym tutaj z pięknym regionem.
Także przyniosę wam tą legendę i napiszę na koniec, albo do tej ciepłej szatlotki, wtedy odczytamy tą właśnie legendę. Przyklejony, nie ma co wyrazić. Wcześniej wam pokażę Paweł pytanie, jak wygląda ten szumek. No, ja za piecyk robię. To my zaraz podzielimy o zapalenie. To my zaraz podzielimy o zapalenie. To doświadczenia z panem Mirkiem na kole garcarskim, to indywidualna będzie wasza praca i wasze emocje, które będą wam towarzyszyć. Każdy stworzy sobie na kole garcarskim jakąś formę użytkową. Sekundę. Kubeczek, garnusze, filiżankę, panie Mirku, co jeszcze można? Flakonik, bazonik i wtedy z tymi pracami wrócicie z powrotem na stoliczek. One troszeczkę nam przestygną, bo muszą. Dorobimy łóżko albo nie dorobimy, w zależności co wyprodukujecie. I wtedy na ostatnim etapie takiego wykończania tych prac zaszczytujemy się naszego takiego pana na pewno Romana Murkę, świetnego grafika, tak? Zresztą jego córka też jest uzdolniona. Fajnie, że też próbuje po swoje dziedzictwo, które dostała to naprawdę po tacie, ale dzięki temu też próbuje piękny, tak, Tomaszu w grafice. W tamtym roku była świetna wystawa grafiki, tak, pana Romana Murki z racji 400-lecia Tomaszowa Dubelskiego. I zobaczcie, my spróbujemy, pokażę wam w jaki sposób, nanieść taki mały cienki kwadracik, element na glinę, którą sobie wykroimy, albo to będzie placuszek okrągły, w zależności jak nam będzie pasować, albo prostokącik, albo kwadracik. Pokażę wam, jak przenieść te najważniejsze kreski, bo wszystkiego się nie da przenieść na glinę. Przeniesiemy sobie na glinę. Będzie napis na czym tu ma być pierwsze, czy nie? Może być tytuł projektu, tak? To masz już wczoraj i dziś. Ewentualnie wasze inicjały i imię, żeby było łatwo, tak, odnaleźć to naczynko. I wtedy takie naczynko w ramach tych dzisiejszych zajęć nam powstanie. Oczywiście, tak? Tak, oczywiście, mili państwo, efekt końcowy, ja zaraz przyniosę też taką płyteczkę z gliny, co też dla was przygotowałam i na początku myślałam, że może będziemy też takie płyteczki robić. Od razu nie zobaczymy tego efektu, ponieważ glina musi przeschnąć, tak? Musimy ją wypalić i następnie pomalować. Myślę, że będziemy szli w pitonie grafik, prawda, panie Mirku? Także tą słynną naszą, tak, plamą oleju. Farbka, ciemny grafik wejdzie w te dołki, które my narysujemy, tak? Resztę zetrzemy albo przetrzemy i mniej więcej no dopiero na sam koniec będzie widać ten efekt tej naszej dzisiejszej pracy. Ale ja wierzę, bo jesteście państwo pokoleniem, które dbało o rozwój swojej wyobraźni, kreatywności, czytaliście książki, myślę, że jeszcze nadal czytacie, bo tylko to nasze małe pokolenie, tak, ma problem z czytaniem książek i nie chce rozwijać swojej wyobraźni. Myślę, że jeżeli będziemy dzisiaj z panem Mirkiem tutaj z wami pracować, będziecie oczami wyobraźni widzieli efekt końcowy tego, co się tutaj wydarzy. Mało tego, znam niektórych pracę i możliwości, między innymi na przykład pani Ani, pamiętam, świetnie sobie radzi w glinie, także myślę, że dzisiejsze zajęcia dla was to będzie raptem świetna zabawa. Także ja podejdę na górę, przyniosę to, co zapomniałam. Pokażę wam troszeczkę na przykład z sukiennicami taką zrobioną. Dodam wam też te grafiki, żebyście może
podyskutowali, bo ja na przykład znam niektóre budynki, niektóre dalej mam się jeszcze zastanawiam, co to może być. W międzyczasie sobie tutaj porozmawiamy. Wy może będziecie znali wszystkie pozycje, bo ja niestety, ale dwóch tutaj trzech z panem Mirkiem nie kojarzymy. A po kolei do pana Mirka zapraszam na koło garcarskie, tak? Będziecie po kolei tworzyć. Zaczynamy od kogo? Od pana Mirka, to będzie lepiej? Nie. A może pan Mirka, że pan podstawa? Nie, próbowałem. No zacznijmy od pana. Dobrze. Do pana Mirka, pana Mirka, tak, koleżanka, pani po kolei. A ja mówię po legendę.